Wkrótce rusza runda wiosenna pierwszej ligi. Górnik, który zajmuje obecnie 8 miejsce w tabeli, będzie walczyć o powrót do ekstraklasy. W tej walce wspierać go będą wierni kibice, zarówno ci starsi, jak i młodsi. Dlatego, aby stadion przy ulicy Roosevelta był wypełniony jak największą liczbą kibiców, Stowarzyszenie Socios Górnik postanowiło zorganizować specjalny turniej charytatywny na rzecz dzieci z Zabrzańskiego Domu Dziecka. Rozmawialiśmy z klubem, rozmawialiśmy z przedstawicielami Domu Dziecka, doszliśmy do wniosku, że turniej, którego celem będzie wsparcie Domu Dziecka w Parku Hutniczym, to będzie właśnie ten pomysł. Pieniążki, które zebraliśmy od drużyn, tak zwane wpisowe, zostaną przekazane na rzecz zakupu dla dzieci z Domu Dziecka wyjściówek na mecze Górnika. Oprócz tego gadżety dla tych dzieci, jakieś szaliki, drobne upominki Górnika Zabrze. W turnieju, który odbył się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, udział wzięło 12 drużyn z Zabrza i okolic. Bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że jest tutaj aspekt turnieju charytatywnego ze wsparciem dla Domu Dziecka w Zabrzu, także uważam, że bardzo dobry pomysł. Czy Państwo również na co dzień staracie się promować w codziennym życiu właśnie aktywność fizyczną? Oczywiście. Myślę, ludzie, którzy startują w takich turniejach, to raczej właśnie prowadzą tryb życia taki prosportowy, więc jak najbardziej, jeżeli się trafia taki turniej, to jest to tylko na plus. Liczycie Panowie na dobrą zabawę, na wygraną? Na jedno i drugie. Jest element rywalizacji, wiadomo, to jest sport, natomiast przede wszystkim dobra zabawa. Dowiedzieliśmy się właśnie, że jest tutaj rozgrywany taki turniej i razem z chłopakami, bo już nigdzie nie gramy, chcieliśmy po prostu się spotkać i razem sobie, że tak powiem, jak za dobrych starych czasów pokopać piłkę. Zgadza się, zawsze byliśmy blisko związani ze sportem i jako, że ostatnio zatraciliśmy trochę czasu, aby, że tak powiem, brać udział w różnego typu zawodach, ale ta niedziela została właśnie tak zaplanowana, że dzisiaj bierzemy udział w tym turnieju. A chcieliśmy również wesprzeć szczytny cel, bo wiadomo, że jest to turniej charytatywny. Najważniejsza jest pomoc dla potrzebujących i gra dla zabawy w takim turnieju. Myślę, że to jest dobry pomysł i my się tym cieszymy i się bawimy. Zabawa zabawą, ale na boisku nikt nikogo nie oszczędzał. Najlepszym zespołem okazał się Domus Futsal Club Łabędy i to zwyciężył w turnieju. Organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Kibiców Socios Górnik, udało się do tej pory zebrać już ponad 300 tysięcy złotych. Część z tych środków już została w różnej formie przekazana na rzecz Górnika Zabrze. Do tej pory przekazaliśmy do klubu ponad 36 tysięcy złotych w formie sprzętu dla drużyn młodzieżowych. Oprócz tego uczestniczyliśmy w Biznes Partner Górnika, także ponad 50 tysięcy zostało już do Górnika przekazanych w różnej formie. W tym tygodniu będzie finalizowane przekazanie sprzętu dla kolejnych grup młodzieżowych, ale i nie tylko, dla piłkarskiego przedszkola za około 50 tysięcy. Zamierzamy również przystąpić do nowego programu Górnik Business Partner, także no ponad 100 tysięcy w ciągu naszej działalności już zostało przekazane do Górnika. To był pierwszy charytatywny turniej piłki nożnej halowej Socios Górnik Cup, ale organizatorzy chcieliby, aby stał się on imprezą cykliczną. Dokładna kwota, jaką udało się zebrać w trakcie zawodów na rzecz dzieci z Zabrzańskiego Domu Dziecka, będzie znana w czwartek. W weekend w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się również 21. Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy. O puchar przewodniczącego Rady Miasta Zabrze walczyło 8 drużyn z Polski, Ukrainy, Czech oraz Słowacji. Najlepszym zespołem okazała się reprezentacja Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Jakie to uczucie strzelić tego zwycięskiego gola? Jest to naprawdę cudowne uczucie, ale wkład w to zwycięstwo w tym turnieju ma cała drużyna, szczególnie z trenerami. Jak się Wam dzisiaj rozgrywał ten finał? Finał był naprawdę bardzo ciężki, ponieważ drużyna z Ostrawy była bardzo mocna, ale przełamaliśmy się i strzeliliśmy zwycięską bramkę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego trzeciego miejsca. Na pewno nie mamy czego żałować, że nie wygraliśmy tego turnieju, bo drużyny nie były bardzo dobre. Przeciwnik był bardzo dobry, trudno było przejść jego obronę. Raz się udało i jesteśmy zadowoleni z tego, że tą jedną akcją udało nam się go pokonać. Jak pan ocenia ten turniej? Znaczy, myślę, że poziom był bardzo wysoki, bo tu przyjechały reprezentacje poszczególnych województw, czyli Dolnośląskiego, Śląskiego, reprezentacja tutaj całej Ostrawy, czyli naprawdę poziom był bardzo wysoki. Są to chłopcy, którzy są wybrani przez szkoleniowców, którzy już gdzieś tam są zapisani u selekcjonerów w kalendarzu, że myślę, że gdzieś to jest naprawdę już poziom bardzo, bardzo wysoki. Im więcej takich turniejów, im więcej takich meczów, to wydaje mi się, że ci chłopcy będą doskonalić swoje umiejętności i będą coraz lepszymi piłkarzami. To jest wspaniała tradycja, bo ci młodzi ludzie, przyjeżdżając tutaj,
zaczynają się przyglądać, jak to dorosłe życie wygląda, bo mając te wiadomości, że wielu z tych zawodników potem gra w tej dorosłej lidze, to ich to dopinguje, a z drugiej strony ta różnorodność powoduje, że zawierają przyjaźnie, cieszą się, są chętni tu przyjeżdżać, tym bardziej, że w tym Zabrzu mamy już w tej chwili dużo takich miejsc, które możemy pokazywać.